Trwoga, obawa, przerażenie i strach. To uczucia o charakterze wrodzonym, reakcje na sytuacje bezpośrednio zagrażające ludzkości, w obliczu których człowiek może zostać postawiony w każdej chwili. Boimy się klęsk żywiołowych, wojen, skutków cywilizacji. Strach wywołuje w nas myśl o chorobie, śmierci i utracie najbliższych. Obawiamy się też zagrożeń psychologicznych, wyobcowania, odrzucenia i egoizmu ludzkiego, znieczulicy społecznej, samotności i agresji. To wszystko wywołuje w nas, ludziach, strach i niepokój. Mimo że jesteśmy słabi, posiadamy jednak moc walczenia z własnymi słabościami. Mówi się, że strach ma wielkie oczy. Czasem strach nas paraliżuje i obezwładnia. Pozbawia kontroli nad własnym ciałem i odbiera jasność umysłu. Czasem zaś strach jest potężną dawką zastrzyku z adrenaliny. A czego boją się ludzie i czym właściwie jest strach? O tym dzisiejsza sonda. Zapraszam. Czego boją się ludzie? Jak pan myśli? W tej chwili? Część na pewno się boi straty pracy. A pan czego się boi? Nie wiem. Na razie chyba niczego. Znaczy nie, może się boję o przyszłość dzieci. Nie wiem, ja się nie boję. Nie boi się pan niczego? Nie. Potwierdzam, ten pan się niczego nie boi. Ryzyka? Nie wiem. A czego ty się boisz? Ja? Chłopców. O, przemocy. Właściwie ja się nie boję. Nie boję się tak bardzo? Ja się boję przemocy. Teraz się boję. Teraz się boję. Braku pieniędzy. Kataklizmu. Czy jest coś, czego pan się boi? Powiedz. Na razie. To znaczy, wie pan, ja mam obawy zawsze tak jak żona. Żona mi mówi, ja nigdy nie pamiętam, czy powinienem wypić 10 piw, wrócić o pierwszej, czy też jedno piwo i o 10. No, jak jest naprawa jazdy, to się boję. No ja może egzaminu teraz na nowej sesji, to wszystko. A jak myślicie, czego generalnie boją się ludzie? Przyszłości. No na pewno czegoś się boję, nie wiem czego. W pewnym sensie może trochę boję się przyszłości, nie wiem. Śmierci. A czego boją się ludzie? Myślę, że też śmierci. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest czymś czego człowiek najbardziej nie chce, prawda? Czego się boi, no to jest to właśnie. Ludzie. A czemu? Ludzie. Dlaczego ludzie? Nie wiem, bo to ludzie się powinno bać. A czy jest coś, czego pani się boi? A są chwile czasem, że czegoś się człowiek boi, tak się obawia, jakiś strach wewnętrzny. Pijanych ludzi. Ludzi pijanych. O. Zboczeńców. Ja się boję, jak to też pijany mnie chce zbić. I jak mama chce zbić, to w telewizji ją boję. A jak zbotki grasują, to muszę biegnąć do mamy i się boję. A czym jest strach? Czym jest strach? A czymś takim. Nie wiem, nie lubię kamery. O, chociażby. Takim uczuciem, które powoduje, że człowiek się denerwuje. Jest to bardzo silne uczucie, które trudno tak określić. Myślę, że jest to taka tajemnica ludzka, która zagnieżdża się w mózgu i po prostu trudno tak określić. W sytuacjach takich podbramkowych ludzie się stresują. Czymś, czego nie da się wytłumaczyć. Czym jest strach? It's a fear, obawa przed czymkolwiek. Na przykład boję się, że kolega mnie zaprowadzi tam, gdzie nie będę chciał iść. Bardzo dobrze. Tak. Nie wiem, strach mi się kojarzy z przerażeniem, nie wiem. Na strach nie wiem. A strach ma wielkie oczy. Czy można umrzeć ze strachu, albo czy można oszaleć ze strachu? Pewno. Zwariować. No kurczę, no oczywiście, że można zwariować ze strachu. Myślę, że na pewno nie można umrzeć ze strachu. A, czyli jednak... Ale ze śmiechu tak. Ze śmiechu tak, zgadzam się, ale ze strachu nie. I pan, że można ze strachu zwariować albo oszaleć? Naturalnie, przecież byłem w klinice już kilka razy. Poza tym codziennie stosuję właśnie śniadanie czempiona, czyli Prozac i Valium. Dziękuję. Proszę bardzo. Sio. Na pewno są tacy ludzie, którzy mają swoją psychikę. Nie tacy jak my oczywiście, prawda? Ale na pewno wariują. Nie, tak na pewno jest. Myślę, że tak. Może nie umrzeć, ale oszaleć można chyba. A bywają też takie chwile, że ludzie szaleją.
A czy myślą Państwo, że dorośli boją się tego samego, co dzieci? Chyba nie. Ciekawe pytania, no. Dzieci nie wiedzą. Na ludzie bardziej żyją chyba. Szczególnie takie. Są nieświadome. No, zależy w jakim wieku ci dorośli są. Powyżej 50 to... Prawda, bo jeżeli się dzieci nie je. Nie je. Myślę, że tak. No, że nawet bardziej jak dzieci. Jak myślicie, czy dorośli boją się tego samego, co dzieci? Na pewno się boją, ale to ukrywają. Strach towarzyszy nam od chwili narodzin. To uczucie naturalnie przypisane człowiekowi. Zatem, proszę Państwa, nie bójmy się bać. Zresztą nie taki straszny diabeł, jak go malują.